Znacznie wzrosła tam liczba zakażeń. Polska reaguje koronawirus we Francji. Znaczny wzrost liczby zakażeń. Minionej doby we Francji stwierdzono 7852 zakażenia koronawirusem, podało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. To znaczny wzrost liczby nowych infekcji w porównaniu z poprzednim dniem, gdy informowano o 6158 kolejnych przypadkach. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna we Francji poskutkowała również zakazem lotów, jaki Polska wprowadziła we wtorek 15 września. W sumie we Francji koronawirusem zakaziły się 395 104 osoby. W ciągu minionej doby zanotowano 30 przypadków śmiertelnych, będących konsekwencją zakażenia koronawirusem, tym samym całkowita liczba zgonów wzrosła do 30 999. Nadal cztery regiony, Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes i Hauts-de-France, odpowiadają za ponad 67% przypadków hospitalizacji i zainfekowanych koronawirusem we Francji. Ze względu na wysokie liczby nowych zakażeń koronawirusem regionalne władze wprowadziły obostrzenia w Marsylii, Bordeaux oraz na Guadeloupe. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, nakaz noszenia maseczek w 27 gminach, zakaz sprzedaży alkoholu po godzinach 20 oraz nakaz zamykania barów i restauracji do północy. Także Polska zareagowała na pogarszającą się we Francji sytuację. We wtorek kraj ten został jedynym nowym miejscem, jakie dopisano do listy z zakazem lotów z Polski.